Cześć, to znowu my, modna telewizja. Jak zwykle śledzimy, co jest modne. Zaczynamy. Od początku, cześć, to znowu my i tak dalej? Zmienia się sylwetka, zmieniają się proporcje, talia idzie do góry, nie nosimy już biodrówek, podkreślamy albo talię, albo odcinamy sylwetkę pod biustem. Naszym oczom okazała się kolekcja bardzo kobieca, niezwykle zmysłowa, a przy tym dyskretnie elegancka. Migotały błyszczące luksusowe tkaniny, a zwiewne żakardy seksownie szeleściły. Projektantka zaproponowała monochromatyczne ujęcie kolorystyki. Czerń, brązy, czekolady, a gdzieniegdzie elementy zgaszonej wiśni. Modelki płynęły wśród falbanek i prezentowały cienkie ramionczka, takie, które dość figlarnie uchylały rąbka tajemnicy. Kompletne szaleństwo w stylu rockowej gwiazdy proponują, a jakże, studenci naszej ASP. Ta kolekcja wymaga odwagi i zdecydowania. Moda to nie tylko Paryż, paryskie butyki od couture, to także centra handlowe. Jak łatwo zauważyć, sprzedaje się, a właściwie ma się sprzedawać, klasyka. Sporo błyskotek i klasycznych kreacji, czyli znacie tę bajkę? Tak, 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 tak. Tak, to posłuchajcie.